Witaj na kanale Jak to zrobić. Zachęcamy do subskrybowania. Koktajl, który w tym momencie przygotujemy, nazywa się Mojito, Mojito, Moscato, Macchiato. Te wszystkie nazwy już słyszałem przez 11 lat, odkąd jestem barmanem, ale chodzi nam o popularne Mojito. Kubański klasyk i żeby przygotować ten koktajl będziecie potrzebować wysokie szklanki do drinków, limonki, rumu, syropu cukrowego i syrop cukrowy to po prostu rozpuszczony cukier i w opisie tego filmu macie recepturę jak go zrobić. No i jeszcze będzie potrzebna nam do naszego koktajlu świeża, pachnąca mięta. Na start do naszej szklanki potrzebujemy kroić połowę limonki, czyli kroimy sobie tą limonkę na pół, jeszcze raz na pół i jeszcze raz na pół i te wszystkie cząstki wrzucacie sobie do szklanki. Następnie wlewacie 10 ml syropu cukrowego. Za miarkę posłuży Wam na domowej imprezie na pewno kieliszek do wódki. Jeżeli macie 40-ml kieliszek, no to odmierzacie 1/4. Limonki wraz z syropem cukrowym ugniatacie sobie w naszej szklance. Ja tutaj używam takiego profesjonalnego tłuczka, Madler, tak to się nazywa. Wy możecie ugnieść te limonki wraz z cukrem, na przykład drugą częścią tłuczka do mięsa, więc na pewno w kuchni znajdziecie odpowiednie przyrządy do tego, żeby ugnieść swoją limonkę. Następnie do naszego koktajlu potrzebna jest mięta i tutaj odrywacie kilka listków mięty. W różnych książkach pisze, że jest to 6, 8, 10 listków. Ja zawsze powtarzam, że to musi być taka garść mięty. Także jeżeli macie tą miętę w dłoni, dajcie jej takiego porządnego klapsa po to, żeby ze struktury liści wydobył się wspaniały aromat. No i te liście wrzucacie do środka naszej szklanki i następnie wsypujecie suszony lód. Nie całą szklankę, tylko takie 3/4. I później już pozostaje tylko odmierzenie 40 ml. Naszego wspaniałego rumu i to wszystko będziemy sobie mieszać łyżką barmańską. Od góry do dołu wszystko sobie tutaj mieszacie, tak żeby wszystkie nasze składniki się ze sobą połączyły. Pamiętajcie, że to co macie w środku będzie również dekoracją, żeby to wszystko nie pływało Wam jak takie wodorosty, tylko żebyście to ładnie na koniec ułożyli. Dosypujecie później jeszcze więcej kruszonego lodu po to, aby ten nasz koktajl dobrze się chłodził. I to, o czym zapomniałem na początku powiedzieć, to to, że na koniec będziemy dopełniać wodą gazowaną, czyli delikatnie na sam koniec dopełniacie nasz koktajl wodą gazowaną. Pozostaje rurka i dekoracja w postaci naszej świeżej mięty. Tutaj też delikatnie dotknijcie tą miętę i z niej wydobywa się wspaniały aromat. No i wasze mojito jest gotowe. Także udanych celebracji. Jeśli filmik Cię zainspirował bądź w czymś pomógł, prosimy, zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał.